Raz do roku staram się dość gruntownie wyczyścić swój samochód, żeby zachował on atrakcyjny wygląd. W tym filmie pokażę Wam, jakie czynności przeprowadzam, żeby to czyszczenie było gruntowne i żeby samochód, lakier, plastiki, felgi były zabezpieczone na kolejne kilka miesięcy. Przejdziemy wspólnie przez wszystkie stadia, etapy czyszczenia tego samochodu. Do mycia i tych czynności wstępnych używam myjki Kärcher K785 z taką pianownicą, którą kupiłem w zeszłym tygodniu i będę jej używał w zasadzie pierwszy raz. Do tego jest piana aktywna Kärchera. Natomiast wszystkie inne środki, których będę używał, pokażę Wam w momencie, kiedy właśnie będę je stosował. Zaczynamy od dokładnego spłukania auta. W spłukaniu całego samochodu, również nadkoli, częściowo podwozia, przechodzę do dwóch czynności. Będę usuwał owady z tych części, które są narażone na kontakt z nimi i będę czyścił wstępnie felgi. Sposobów usuwania owadów z przodu pojazdu jest dość sporo. Jednym ze skuteczniejszych jest położenie na kilka minut mokrego ręcznika na przodzie samochodu. Idealnie te owady potem rozmakają i schodzą. Natomiast ja nie mam ani ręcznika pod ręką, ani nie chcę mi się czekać aż tyle, więc użyję środka do usuwania owadów. Te środki, które Wam tutaj pokazuję, to nie są środki ani najlepsze, ani najdroższe, ani najtańsze. To są środki, które kupiłem, bo były w sklepie i poza tym były w cenie, myślę, adekwatnej do tego, co oferują. Zaczniemy od spryskania części narażonych na kontakt z owadami tym sprayem do usuwania owadów, a następnie spryskamy felgi środkiem do czyszczenia felg, to jest zapewne FAS, i przejdziemy do kolejnego etapu czyszczenia. Dam temu środkowi zadziałać. Tutaj teoretycznie jest napisane, żeby po minucie użyć szmatki do usunięcia owadów. Do zestawu była dołączona gąbka, z kolei dość taka ostra. Ja pozostawię ten preparat na tę minutę, dwie, a następnie użyję myjki wysokociśnieniowej do usunięcia owadów, bo resztę, która zostanie, usuniemy w inny sposób w trakcie dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Ważne, żeby tego środka do usuwania osadu z klocków hamulcowych nie zostawiać na zbyt długo na felgach, bo może on wejść w reakcję z lakierem i pozostawić na nich plamy, zwłaszcza jeżeli to są felgi z polerowanymi częściami, to może taki kwas być dla nich szkodliwy. W czyszczeniu felg pomożemy przy pomocy zwykłego pędzelka, dotrzemy wtedy w zakamarki i usuniemy resztki tego pyłu. Spłukujemy teraz naniesione środki do usuwania owadów i kwas do felg. Zdaje się, że środek zadziałał dość dobrze, bo wszystkie te owady, które były rozpaćkane na zderzaku, mniej więcej zostały usunięte. Reszta, ta która została, zostanie usunięta przy okazji dalszych zabiegów. Kolejny etap to nałożenie piany aktywnej. Ta piana nie jest tak aktywna, jak można się spodziewać, dlatego po paru minutach jej działania na lakierze ja jednak użyję gąbki do takiego wstępnego przemycia samochodu i też na tym etapie przemyję przestrzenie po otwarciu drzwi widoczne, czyli progi, jakieś zakamarki w drzwiach, żeby to wszystko wyglądało estetycznie. Przy zakupie piany aktywnej musicie też brać pod uwagę, że są zasadniczo dostępne dwa typy piany aktywnej. Ta o neutralnym pH, która po zastosowaniu pozwala utrzymać się woskowi na lakierze. I drugi typ, który ściąga absolutnie wszystko. Więc jeżeli nawoskowaliście samochód, to nie stosujcie tej bardziej agresywnej piany aktywnej, bo cała wasza praca pójdzie na marne, a samochód będzie wyglądał tak jak przed woskowaniem, a więc straci cały połysk i wszystkie środki zabezpieczające zostaną zmyte zarówno z lakieru, jak i z plastików, z opon, z felg, ze szkła. Na tym etapie nie myję auta zbyt dokładnie, bo to jest dopiero pierwsze mycie, które jest konieczne do tego, żeby przeprowadzić dwie czynności, których najbardziej absolutnie nienawidzę, mianowicie ściąganie smoły z lakieru, a potem już po tym zasadniczym myciu glinkowanie nadwozia. Teraz spłukujemy auto po czyszczeniu pianą aktywną i przechodzimy do kolejnego etapu.
Teraz etap, którego nie lubię najbardziej, a więc usuwanie smoły z lakieru. Użytkownicy czarnych samochodów pewnie robią to stosunkowo rzadko, bo tego po prostu nie widać, aczkolwiek ta smoła tam i tak jest. Natomiast jeżeli użytkujemy samochód o jasnym kolorze, to zawsze, ale to zawsze te kropeczki czarne na lakierze są widoczne i są bardzo nieestetyczne. Zresztą woskowanie potem też jest dość utrudnione, no bo te kropki powodują, że wosk dookoła nich się osadza i się pojawiają takie biało-czarne, paskudne plamy. Absolutnie to trzeba usunąć. Do tego używam takiego TG Cleanera, który jest stricte przeznaczony do usuwania takich zanieczyszczeń jak smoła, asfalt czy guma do rzucia. Zresztą na samochodzie jest sporo też takich przezroczystych plam, coś co kapało z drzew. Te wszystkie zanieczyszczenia teraz spryskam cleanerem, no i będę je powoli usuwał. Bardzo tego nie lubię, bo to żmudna praca i praca z nieprzyjemnym środkiem, który dość brzydko pachnie. Smoła zaczęła się już rozpuszczać, to widać po takich zaciekach rudawych, które się tworzą pod kropkami. I teraz możemy spróbować ją usunąć. Nawet schodzi bez większych problemów, jak widzicie. Nie będę Was oczywiście katował filmem z czyszczenia całego samochodu, no ale niestety muszę w ten sposób wyczyścić dokładnie całą karoserię. Tych kropek najwięcej jest przy przednich kołach, na błotniku, na drzwiach i na tylnej klapie. Siłą rzeczy w środkowej partii drzwi jest ich mniej, no bo one głównie powstają na skutek odrywania się cząstek asfaltu razem z przejeżdżającą oponą i potem osiadają na lakierze. Ten etap prac, a więc zmywanie smoły z lakieru, jest też najbardziej odpowiednim etapem na to, żeby ocenić stan lakieru i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przypadkiem nie potrzebuje on polerki. Nie mówię tutaj o polerce całego samochodu, bo to, jeśli auto potrzebuje aż tak zaawansowanego zabiegu, to to widać i przed jego nawet umyciem. Mówię tutaj o jakichś polerkach miejscowych, które mogą się wiązać z takimi rysami, które powstają na przykład, kiedy ktoś przechodzi koło samochodu i torebką, guzikiem te drzwi delikatnie zarysuje. Na moim aucie jest kilka takich rys, ja nie wiem, czy one będą widoczne, które właśnie powstały, mam wrażenie, albo przy przejeżdżaniu przez jakieś drogi z krzakami, albo właśnie w czasie, gdy auto było zaparkowane wzdłuż ulicy i ktoś koło niego przechodził. Te rysy postaram się usunąć, stosując pastę lekkościerną i polerkę mechaniczną. Nie będę oczywiście polerował całego samochodu, tylko te miejsca, na których rysy występują. Te rysy w dużej części zostaną przykryte przez wosk i będą niewidoczne. Tym niemniej wolę je nie tylko maskować, ale też usunąć na tyle, na ile to jest możliwe. Również etap ściągania smoły z samochodu jest etapem, na którym możemy poszukać prezentów od innych użytkowników samochodów w postaci różnych wgniotek i poważniejszych zarysowań, które powstały najpewniej przy otwieraniu drzwi. Na moim aucie również jest kilka takich miejsc i to oczywiście spróbujemy spolerować. Myślę, że w jakimś zakresie to zniknie, natomiast te miejsca, gdzie lakieru już nie ma, bo został odbity, względnie których nie uda się zapolerować, można pokryć lakierem zaprawkowym, który bez problemu kupicie u swojego dealera. Tych prezentów od innych użytkowników samochodów jest troszkę więcej. Tu widzicie poważniejszy prezent. Szkoda, że ten samochód nie jest 2 cm wyższy, bo wtedy ktoś uderzyłby w tę listwę plastikową. Tu niestety uderzenie przyjął błotnik i to widać. I jeszcze jeden taki prezent. Dziękuję bardzo. Odkryłem na przednim błotniku i znowu tutaj już auto musiałoby być znacznie wyższe, żeby uniknąć tej wgniotki. Z tym oczywiście we własnym zakresie nic nie zrobimy. Są warsztaty, które wykonują tak zwane smart repairs i oni bez konieczności demontażu elementu, bez konieczności malowania, szpachlowania i tego typu zabiegów potrafią takie małe wgniotki usunąć. Ja się na to na razie nie decyduję, bo nie irytuje mnie to aż tak bardzo. Jeśli chodzi o polerowanie samochodu, to nie będę się nad tym zbyt rozwodził, ponieważ ani ja nie jestem profesjonalistą, ani pewnie zbyt wielu z Was nie ma takiego sprzętu, którym by w ogóle mogło zacząć to robić.
Powiem tylko parę słów absolutnie o podstawach. Teoria jest taka, że zaczynać powinniśmy jakąkolwiek polerkę od bardziej twardego pada i pasty, która jest bardziej agresywna, ma grubsze ziarno. Wykończenie takiej polerki powinno przebiegać bardziej miękkim padem przy użyciu pasty bardziej drobnoziarnistej. Bardziej szorstkim padem, bardziej ścinającym, pracujemy wolniej, polerujemy na większych obrotach padem bardziej miękkim. Tyle teoria, praktyka nie zawsze się z nią pokrywa, czasem trzeba troszkę zwiększyć obroty, troszkę bardziej nacisk położyć, żeby taką rysę wyprowadzić, ale jak mówię, zapewne wielu profesjonalistów by mnie skrytykowało za to, co mówię, więc nie chcę Wam radzić. Mówię tylko to, o czym ja się przekonałem na własnej skórze, na własnym, można powiedzieć, lakierze własnego samochodu. No i to działa, bo te rysy potrafię wyprowadzić tak, że nie są widoczne. Tu zrobię szybką polerkę pastą lekkościerną. To są pasty dostępne dla wszystkich, to nie są żadne profesjonalne pasty, więc z natury rzeczy one są takimi produktami, którymi ciężko mimo wszystko zrobić krzywdę samochodowi. Ale trzeba uważać, bo jak się postarać, no to zawsze to się może udać. Używanie polerki elektrycznej powoduje, że na karoserii pojawia się bardzo wiele kropek z tej pasty, które są rozrzucane przez maszynę. Wygląda to mniej więcej tak i te kropki bardzo szybko trzeba zmyć, bo one potem zasychają i żeby je usunąć, trzeba zastosować kolejny środek chemiczny, a kiedy one są jeszcze w miarę mokre, można to zrobić po prostu myjką ciśnieniową. Teraz efekty polerki, bo to jest najistotniejsza rzecz. Myślę, że taki najbardziej spektakularny efekt to jest pozbycie się tego zarysowania spod klamki. Kawałeczek tutaj rysy został widoczny, natomiast jest to dużo, dużo mniejsze zarysowanie niż było jeszcze przed polerką. Jeżeli chodzi o inne rysy, które się na drzwiach znajdowały, no to są praktycznie w ogóle niewidoczne, a więc ta polerka odniosła swój zamierzony skutek. Myślę, że efekt jest całkiem niezły, jak na to, że trwało to około 5-10 minut. Jeśli mówiłem, że fazą czyszczenia, której najbardziej nie lubię, jest ściąganie asfaltu z karoserii, to cofam te słowa. Najbardziej nie znoszę glinkowania na nadwozie. To, co przyczepia się do naszego samochodu, do lakieru naszego samochodu, to jest nie tylko smoła, asfalt czy żywica, którą możemy usunąć środkiem na bazie rozpuszczalnika, ale to są również inne stałe zabrudzenia, które wczepiają się w lakier. I te właśnie zabrudzenia możemy z lakieru usunąć przy pomocy glinki. Glinka to jest coś, co przypomina w konsystencji plastylinę. Zasada działania jest taka, że całe auto, można powiedzieć, masujemy tą glinką, a glinka zbiera zanieczyszczenia z lakieru. Co jakiś czas tę glinkę stroną, którą dotykamy lakieru, zaginamy, żeby zanieczyszczenia znalazły się wewnątrz tej glinki i ona je pochłonęła i nadal prowadzimy pracę przy lakierze. Nie lubię tego zajęcia, dlatego że jest ono bardzo czasochłonne, wymaga dokładności. No i z reguły najbardziej jest to faza męcząca poza może woskowaniem. Tak czy inaczej trzeba to zrobić, żeby efekt woskowania był najlepszy. Ja używam glinki marki Sonax. Nie ukrywam, że lubię kosmetyki tej firmy, aczkolwiek wiele jest takich opinii, że są to raczej kosmetyki z nie najwyższej półki. Dla mnie są one w zupełności wystarczające, ich cena też nie przeraża. Do zestawu z glinką dołączona jest zazwyczaj również płyn, który ma powodować poślizg tej glinki na lakierze. Tu się nie ma co przejmować, jak ten płyn się skończy i kupować kolejnej glinki za 100 zł, bo ten płyn to jest nic innego jak woda z mydłem. Można to zrobić we własnym zakresie. Glinkowanie to zresztą jest również ten etap, na którym możemy usunąć te zabrudzenia, których nie usunęliśmy ściągając owady z samochodu czy właśnie asfalt z boków nadwozia. Dowodem na to, że glinka to nie jest lipa i że faktycznie jakaś część zabrudzeń pozostaje pomimo dokładnego mycia i ściągania tych zabrudzeń, o których mówiłem wcześniej, jest to. Zobaczcie, jak ta glinka zmieniła kolor. To są właśnie zabrudzenia, które albo były punktowe na nadwoziu, albo po prostu tworzyły warstwę, której takimi specyfikami jak szampon, piana aktywna czy środek do usuwania smoły nie jesteśmy w stanie zmyć z samochodu. Dzięki glinkowaniu lakier będzie gładki i będzie pozbawiony jakiejkolwiek cienkiej warstwy zabrudzeń, która mogła pozostać po myciu. Zgodnie z tym, co mówiłem, glinkę składamy na pół
i możemy kontynuować pracę tą częścią glinki, która jest czysta. Po tych wszystkich zabiegach czas na mycie zasadnicze, które poprzedzi woskowanie tego samochodu. Mycie nie wydaje się niczym skomplikowanym, ale jest bardzo ważne, bo robimy to najczęściej i najwięcej zaniedbań możemy przy tym myciu poczynić. Pierwsza rzecz, ja nigdy tego nie robiłem, ale od pewnego czasu zmieniłem zdanie, bo faktycznie ma to sens, a jaki to Wam pokażę potem. Stosowanie dwóch wiader. Jedno z wodą czystą, którą myjemy samochód. W niej, w tym wiadrze jest również szampon nabłuszczający. Jego stosowanie przed woskowaniem nie ma sensu, ale chodzi o to, że łatwiej myje się po prostu samochód, kiedy woda jest z pianą. I drugie wiadro to wiadro do płukania gąbki przed zanurzeniem w tym wiadrze czystym. To naprawdę ma sens, bo po zwykłym myciu, mimo że spłukujemy miejką ciśnieniową samochód, to wiadro, w którym płuczemy gąbkę, zazwyczaj ma wodę czarną pod koniec mycia. Jeżeli nie stosujemy dwóch wiader, no to nasze zasadnicze wiadro ma czarną wodę i tym szlamem myjemy samochód od pewnego momentu. Druga rzecz to dwie gąbki. Jedna gąbka, którą myjemy, przynajmniej ja myję, części lakierowane, i druga gąbka, która służy do felg, opon i tych plastików, które tutaj idą dołem drzwi, zderzaków i tak dalej. Chodzi o to, że po prostu te plastiki są dużo bardziej zazwyczaj zabrudzone i nawet zmywanie ich wodą pod ciśnieniem nie usuwa wszystkiego, co potem może rysować lakier, jeżeli będziemy używali jednej gąbki. Szampon, którego z reguły używam do mycia auta, to również szampon marki Sonax w tej wersji nabłuszczającej. Ostatnia rzecz po myciu to wycieranie lakieru. Ja do tej pory stosowałem Irchę syntetyczną. Od pewnego momentu, za radą któregoś z zagranicznych youtuberów, stosuję szmatkę z mikrofibry i muszę przyznać, że znacznie lepsze efekty tego wycierania są, a przy tym mam wrażenie, że Ircha troszkę bardziej ściąga wosk, kiedy bardzo często nią wycieramy nadwozie. Jak duży sens ma mycie samochodu na dwa wiadra, możecie zobaczyć po stanie tej wody po myciu samochodu. Zwróćcie uwagę, że samochód był wcześniej umyty pianą aktywną, był przetarty, kiedy usuwałem smołę, był przetarty, kiedy usuwałem owady, był glinkowany, za każdym razem, po każdym z tych zabiegów był spłukiwany wodą pod ciśnieniem i mimo to w czasie mycia tak jeszcze płukana w tym wiadrze gąbka zabrudziła wodę. Przyszła pora na ostatnią fazę prac przy samochodzie, a mianowicie na woskowanie. Jeżeli chodzi o wosk, to teraz używam wosku Sonaxa z numerem 2. Tutaj na dole, na tych dwóch kreskach, widzicie właściwości tego wosku. On jest równie mocno woskiem ścierającym, jak i konserwującym. Wosk nakładam taką gąbeczką, poleruję samochód potem albo padem i polerką elektryczną, mechaniczną, albo tą szmatką, którą tam widzicie na dachu samochodu. To jest szmatka z mikrofibry podobną, wycieram samochód po myciu. Do nowego lakieru, bo używam tych wosków w sumie odkąd zakupiłem samochód, czyli ponad 9 lat, używałem wosku z jedynką, który posiadał maksymalne właściwości konserwujące i żadnych polerujących. No ale z wiekiem przerzuciłem się na tego typu wosk, bo mimo wszystko troszkę ten lakier się utlenia i na nim już są takie zanieczyszczenia i ryski drobne, które mogą zostać usunięte właśnie już samym tym woskiem. Mogliście zauważyć, że wosk nałożyłem również na szyby. Robię tak po części z lenistwa, po części dlatego, że efekt jest całkiem niezły po wypolerowaniu. Po nałożeniu wosku na karoserii tworzy się taka mgiełka. Musimy poczekać chwileczkę, żeby ona wyschła, nie za długo. No i potem polerujemy lakier suchą, czystą ściereczką. Wosk po pierwsze bardzo łatwo się nakłada, po drugie bardzo łatwo się ściąga i to jest jego ogromna zaleta. Po trzecie nie brudzi plastików i to w zasadzie do tego wosku mnie przekonało. Pamiętajcie, żeby nie woskować samochodu z nagrzanym lakierem, bo wosk nie będzie schodził, będzie bardzo szybko wysychał na lakierze i będziecie mieli ogromną trudność, żeby go ściągnąć z samochodu. Przedostatnie mazidło, jakiego dzisiaj użyję, to mazidło do zderzaków, taki żel do plastików zewnętrznych, Sonaxa również, jak się okazuje. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że nie miałem nigdy w życiu przyjemniej pachnącego kosmetyku do samochodu niż ten żel, to tak na marginesie. Żel jest bardzo dobry, bo faktycznie zabezpiecza te plastiki mniej więcej na rok. Nadaje im równomierny kolor i ta warstwa, która tworzy się, absolutnie zabezpiecza plastiki przed
płowieniem i też przed jakimiś takimi bardzo drobnymi zarysowaniami. Ten produkt to chyba jedyny produkt, który używam dlatego tylko, że nigdy w życiu nie używałem lepszego i mogę go w pełni polecić. Jeżeli zamierzacie użyć tego żelu po raz pierwszy, to bardzo ważne jest, żebyście ten żel dokładnie wtarli w plastiki. Najlepiej robić to jakąś gąbką. Dlaczego jest to tak ważne? Żel, kiedy wyschnie i nie będzie odpowiednio roztarty, to on zaschnie z taką strukturą, jaka została narysowana, powiedzmy w cudzysłowie, na tych plastikach. Więc ważne, żeby wmasowywać go bardzo dokładnie, żeby nie zostały żadne smugi, a jeżeli już coś ma tam zostać, to niech to zostanie w jednej płaszczyźnie, bo tak jak mówię, jeżeli ten żel wyschnie, to ta struktura, która została nałożona przez Was na plastiku, ona zastygnie i będzie niestety widoczna na plastikach. Ostatni zabieg to zastosowanie czernidła do opon. Tutaj nie polecam Wam żadnego produktu, bo ja sam używam czegoś z profesjonalnych kosmetyków samochodowych, co bardzo, bardzo dawno temu kupiłem za granicą. Przypomina to olej, ale jest świetne. Nadaje gumie wygląd, który bardzo dobrze prezentuje się na samochodzie. A oto i efekt prac. Samochód prezentuje się bardzo dobrze i myślę, że jak na niespełna 10-letnie auto wygląda bardzo dobrze. Takie okresowe, przynajmniej raz do roku, gruntowne mycie samochodu i woskowanie karoserii pozwala zachować naprawdę świetny wygląd, uniknąć w przyszłości po paru latach jakichś gruntownych polerek, no i też powoduje, że ten samochód nie wygląda na swoje lata, przynajmniej w mojej opinii. Jak chodzi o koszty takich prac, kosmetyki, których używałem, w sumie myślę, że kosztowały około 200 zł. Oczywiście nie wliczam to takich rzeczy jak myjka ciśnieniowa, która jest oczywiście sprzętem bardzo drogim, czy polerka automatyczna, ale umówmy się, że bez polerki każdy się może obyć. Bez myjki już niekoniecznie, bo faktycznie podstawą dobrego mycia i dobrej pielęgnacji samochodu jest myjka wysokociśnieniowa. Bez tego bardzo trudno uzyskać satysfakcjonujące efekty, jak chodzi o mycie samochodu i jego pielęgnację. Prace zajęły mi cały dzień, chociaż gdyby się sprężyć, to spokojnie można zrobić to w mniej więcej 5-6 godzin. Ja pracowałem cały dzień, ale z przerwami i umówmy się, nigdzie mi się nie spieszyło, więc pewne rzeczy robiłem powoli. Myślę, że wartość takich prac, gdybyśmy chcieli je zlecić komuś, kto zajmuje się tym profesjonalnie, to jest w okolicy 500 do 700 zł, bo również czyściłem wnętrze, aczkolwiek z tego filmu oczywiście nie będę robił, bo to nie jest nic ciekawego. A więc teraz każdy z Was musi sobie odpowiedzieć, czy warto raz na rok wydać te kilkadziesiąt złotych, bo oczywiście 200 zł to wartość kosmetyków, ale nie zużyłem wszystkich na to jedno mycie, i poświęcić cały dzień, żeby auto wyglądało tak, jak prezentuje się dzisiaj Qashqai.